kościół świętych Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie został wzniesiony w miejscu poprzedniej świątyni, którą zniszczyli husyci. Kamień węgielny pod jego budowę wmurowano w 1690 roku, a prace budowlane zakończono 3 lata później. Na górnym rynku, na tle kościoła, stoi wotywna kolumna maryjna z piaskowca, wykonana w 1734 roku przez rzeźbiarza śląskiego Antoniego Jorga. Matka Boska Zwycięska stoi na kuli ziemskiej, którą oplata ogromny wąż, symbol szatana. W aureoli Matki Bożej 12 gwiazd apokaliptycznych. Dzieciątko Jezus trzymało niegdyś włócznię przebijającą potwora. Na cokole znajdują się płaskorzeźby przedstawiające 3 sceny biblijne. Kuszenie Adama i Ewy, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, nawiedzenie świętej Elżbiety. I łaciński napis: zdrowaś łaski pełna. Kościół zbudowano według projektu architekta Petera Toblera. W fasadzie flankowanej 2 wieżami znajduje się portal główny z 1693 roku z kartuszem herbowym biskupa Franciszka Ludwika, który był fundatorem kościoła. W niszach umieszczono posągi 6 apostołów, a na szczycie figurę świętego Mikołaja. Kościół jest jednonawowy z transeptem. Po obu stronach nawy znajdują się kaplice z emporami. Sklepienie nawy i empor kolebkowe. Ołtarz główny pochodzi z końca XVII wieku. Jego autorem był Johann Weinmann z Elwangen. W ołtarzu obraz pędzla Michaela Wilmana z 1696 roku i tabernakulum z około roku 1800. Obraz przedstawia świętego Mikołaja błogosławiącego rozbitków. Ołtarz flankowany jest parami marmurowych kolumn o złoconych głowicach korynckich. Polichromie na sklepieniach i ścianach są dziełem Karla Dankwarta. Malowidła w stiukowych ramach przedstawiają sceny biblijne oraz żywot patronów kościoła. Sztukaterię wykonali Giovanni Alberti, Bartolomeo Butino i Pietro Simonetti. Ambona pochodzi z 1696 roku. Na balustradzie płaskorzeźby 4 ewangelistów. Baldachim wieńczy figura Jezusa i 4 ojców kościoła. Prospekt organowy pochodzi z 1811 roku, ale organy zbudował w 1935 roku organmistrz Karl Berschdorf. Ołtarz świętego Franciszka Ksawerego. W ołtarzu obraz Michaela Wilmana. Niezwykle bogato zdobiony jest ołtarz Matki Bożej, wykonany przez Jana Weissa w 1697 roku. W ołtarzu znajduje się gotycka figura Matki Bożej z końca XV wieku. Ołtarz Męki Pańskiej jest dziełem tego samego artysty i przedstawia śmierć Jezusa na krzyżu. Za ołtarzem malowidło przedstawiające Jerozolimę. Obok ołtarza figura świętego Jana Nepomucena w stroju liturgicznym. Od 2017 roku kościół poddawany jest renowacji. Wyremontowano już m.in. ołtarz główny, 6 ołtarzy bocznych, ambonę. Celem tej szeroko zakrojonej renowacji jest ujednolicenie stylu i przywrócenie pierwotnego wyglądu kościoła.